Witam na moim kanale, dzisiaj u mnie w Instant Pot krupnik wołowy z kaszą jęczmienną. Jest to troszeczkę inny krupnik niż ten, który wyniosłam z domu, z Polski. Przez te wszystkie lata zawsze robiłam na drobiu i na innej kaszy. Tym razem chciałam spróbować właśnie na wołowinie i z kaszą jęczmienną. I powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, jak smakuje. Żałuję, że wcześniej nie spróbowałam właśnie w taki sposób zrobić krupniku. Bardzo polecam, przepyszna zupa. Koniecznie zostańcie ze mną i zobaczcie, jak łatwo można go zrobić. I tutaj moje produkty, mięso wołowe, mam tutaj 700 g pięknego czerwonego mięsa, jedna cebula w kostkę pokrojona, czosnek, jedna mała łyżeczka masła, kasza jęczmienna, jedna szklanka dobrze wypłukana pod bieżącą wodą, tak wygląda opakowanie, ziemniaki, czerwone ziemniaki, to są małe ziemniaki, jest ich sporo, pietruszka, marchewka, seler, kawałek pora, duża garść natki, wywar wołowy, sos, którego nie potrafię wypowiedzieć, i woda. Wybaczcie mi. Przyprawy, sól, pieprz, tymianek. Jeszcze będzie potrzebny przecier pomidorowy, ale to dopiero po otwarciu garnka. I zaczynam. Ustawiam mój 8 quart Instant Pot na opcji podsmażania, jeszcze ziele angielskie, liście laurowe. I tak wyglądało moje mięso, większe kawałki, takie kupiłam już, a pokroiłam na takie malutkie, drobne kawałeczki. Na rozgrzany garnek wrzucam jedną łyżkę masła. Masło można zamienić olejem, jak również oliwą z oliwek. Do roztopionego masła wrzucam mięso, tak jak mówiłam wcześniej, mam tutaj 700 g wołowiny. Kupiłam taką wołowinę, jaką kupuję zawsze na gulasz wołowy. Teraz to wszystko dobrze tutaj zamieszam i to mięso będę podsmażała, bym powiedziała, dobre 5 minut od czasu do czasu mieszając i w tym czasie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, kroję sobie warzywa, także to jest dobry czas, jak to mięso tutaj się podsmaża, na pokrojenie tych warzyw. Przyprawiam świeżo zmielonym pieprzem. Podsypię 2 łyżeczki soli. Ja używam sól koszerną i 1 łyżeczkę tymianku. Wszystko jeszcze raz dobrze zamieszam. Jeszcze chwilkę musi się podsmażyć, bo widzę, jest dużo czerwonego. Także w tym czasie dokończyłam kroić warzywa. I spójrzcie, tak właśnie marchewkę pokroiłam sobie w talarki. Nie dawałam bardzo drobno wszystko, bo lubię mieć kawałki tych warzyw. Także tak, mam tutaj 4 marchewki, jedna pietruszka, około 10 cm pora, 4 żeberka selera i jedna cebula. Teraz to wszystko dobrze wymieszam. Oczywiście wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem na YouTube. I teraz idealny czas na pokrojenie ziemniaków. Ja używam ziemniaki czerwone, tak one się u nas tutaj w Stanach nazywają. To są białe ziemniaki w środku, tylko że mają czerwoną skórkę. To są takie mniejszy rozmiar ziemniaka, także ich tutaj miałam chyba z 8-9. Kroję je w drobną kostkę, tak po prostu jakbym dawała do każdej innej zupy. Nie obieram, bo one naprawdę dobrze smakują z tą skórką. I wrzucam ziemniaki do garnka. I teraz tutaj mam 1 szklankę kaszy jęczmiennej, nie namaczanej, tylko wypłukanej pod bieżącą wodą. I teraz wleję taki kartonik wywaru wołowego, to jest 946 ml. Można oczywiście wlać więcej tego wywaru, ja po prostu dodam później wody. I daję tylko 1 łyżeczkę tego sosu, nie będę tutaj łamała, bo pewnie i tak źle go wypowiem. Tylko 1 łyżeczkę dla smaku, oczywiście można to pominąć zupełnie. 1 łyżeczkę czosnku, wszystko dobrze zamieszam. Można również zalać wywarem warzywnym. Ja robię pół na pół, także woda i wywar wołowy. Można tylko wywarem wołowym zalać
i oczywiście też można zalać tylko wodą. Także to już zależy od Was. Teraz sobie tutaj szybciutko sprawdzę, jak ta zupa wygląda w środku. Wydaje mi się, wiecie co, że dodam jeszcze pół szklanki kaszy jęczmiennej. To jest mój 8 quart Instant Pot i chcę mieć tej zupy dużo. Jeszcze troszeczkę podsypię solą koszerną, świeżo zmielonym pieprzem. I nie zapomnijmy o liściach laurowych i ziele angielskie. Dosypuję jeszcze pół szklanki kaszy jęczmiennej, wypłukanej pod bieżącą wodą, także ogólnie półtorej szklanki na 8 quart Instant Pot. I to wszystko. Zamykam. Upewniłam się, że uszczelka była dobrze założona. Przekręcam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie. Wyłączam Instant Pot z opcji podsmażania i przełączam na opcję Pressure Cook. W innych może być to opcja manualna na 20 minut. I w międzyczasie również uszykowałam sobie dwie łyżki stołowe przecieru pomidorowego i pokroiłam natkę. Po skończeniu zostawiam zupę na około 20 minut na Nutro Release, czyli nie otwieram zaworka na 20 minut po skończeniu. Nie trzeba, można oczywiście od razu zrobić Quick Release. Ja musiałam wyjść z domu, dlatego zostawiłam tą zupę. Po 20 minutach otworzyłam zaworek i poczekałam, aż cała reszta ciśnienia wyparuje. I spójrzcie, zupa zrobiona, bardzo ładnie pachnie. Ta zupa jest teraz taka gęsta, ta kasza jęczmienna napęczniała od wody, także zdecydowanie tutaj będę musiała dolać więcej wody. Wyławiam liście laurowe. Nic się nie rozgotowało, spójrzcie, wszystko tak jak wrzuciłam, tak jest. Piękna, kolorowa ta zupa. Mięso też się nie rozwaliło. Dolewam więcej wody. Dwie stołowe łyżki przecieru pomidorowego rozrobię w tej misce z gorącą wodą. Będzie łatwiej go tutaj rozprowadzić. I teraz dodam to z powrotem do garnka. Przecier pomidorowy nada zupie jeszcze lepszy smak. Również mogłam ten przecier dodać przed zamknięciem, przed gotowaniem, ale przyznam się, zapomniałam o nim. Także możecie śmiało go dodać przed zamknięciem. Teraz wrzucam dużą garść pokrojonej natki. Zamieszam dobrze. I spójrzcie, pięknie zupa się prezentuje. Smakuje jeszcze lepiej. Uwierzcie mi, koniecznie musicie wypróbować. Ja dałam tutaj półtorej szklanki kaszy jęczmiennej. Jeżeli macie Instant Pot 6 quart, to zdecydowanie nie więcej jak jedną szklankę. Teraz sobie zupę spróbowałam, posmakowałam i jednak muszę dodać trochę jeszcze pieprzu i soli. I moim zdaniem teraz jest zupa idealna, gotowa do spożycia. Jeszcze tutaj Wam pokażę, jak to mięso się ładnie zrobiło. Łyżką go dosłownie lekko tylko dotknęłam i się rozwala. Także gotowa. Spójrzcie, pięknie się prezentuje. Ziemniaki, warzywa, wołowina i ta kasza jęczmienna. Przepyszna zupa, koniecznie wypróbujcie. Dajcie mi komentarz, bo chcę wiedzieć, czy Wam smakowało. Subskrybuj mój kanał i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia.